Jaki to jest, Marcin, silnik? 3 razy więcej mocy niż w Raptorze, no. To trzymaj kciuki za mnie! Kurde! Marcin, na co ty mnie posadziłeś? Jaki to jest, Marcin, silnik? Ma dokładnie 1150 pojemności, ale oznaczenie tego silnika jest 1190, tego modelu, nie? Tak. 1190 RC8 dokładnie. I ten ma teraz 160 koni. O kurde. Jakieś 120 Nm rozumiem, nie? No nieźle. Wyliwa. Ale ty, to siedzisko jest mega, nie? No. Kto tak ładnie jest robi? Jest do sprzedania, jakby ktoś chciał. Tam cena była wyjściowa 27 tysięcy euro. O, 27 tysięcy euro, słuchajcie. 27 tysięcy euro, ale to jest płat praktycznie nowy. Wszystko jest nowe, nie ma nigdzie luzu. No tak jak mówię, nie? Oczywiście cena jest do jakiejś tam rozsądnej negocjacji, jak przyjdzie zainteresowany. Euro, pamiętajcie, euro. Więcej mocy niż w Raptorze, no. To trzymaj kciuki za mnie. Kurde. Ja pierdzielę. Kurde, nie no. Takiego mocnego kłada bym chciał mieć.
godzina, to ty mnie posadziłeś. KTM-a. Wielką mocą włada. O! KTM-a w rednym luz, tak. Trzeba się nauczyć go szukać. A to jest Raptor czy KTM? Raptor KTM. Silnik tak. Silnik. No i co? No mega, po prostu te jedynki to się aż strach bać, no. Jedynkę to się wyrzuca od razu i tam dalej się... No dwójkę, nie? Trzeba. Na trójce, na czwórce podrywa, ale bałem się na kółko go dać, trochę podrywałem. Podłączony kabel. Czekaj, luz wbijemy teraz. Do przewidzenia. Licznik koso. Ładny, mam luz. Ale wszyscy się na mnie patrzyli, jak jechałem. Tak? No, sąsiedzi też.
Nara, fajne lustra, te mi się podobają. Gites. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.